vote for Trump. Let's go. Vote for Trump. If you wanna keep America great, vote for Trump. Let's do it. My vote for Trump. Dzień dobry, dzień dobry. To jest program Michał Rachoń. Jedziemy, jesteśmy na antenie Republiki. My jesteśmy w Nowym Jorku. Marcin Przydacz jest w naszej centrali w Warszawie przy ulicy Dzielnej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie pośle. Witam serdecznie. Marcin Przydacz, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie redaktorze. Mała korekta. Ja dzisiaj minister jestem w Kancelarii Prezydenta. W okręgu sieradzkim i stąd rozmawiam. Przepraszam, no faktycznie. No faktycznie. No faktycznie. No faktycznie. Panie ministrze, to już niezależnie od tego, gdzie fizycznie znajduje się pan, gdzie znajdujemy się my, jak pan rozumie to, co powiedział wczoraj Donald Tusk? Jak rozumie pan w ogóle te ruchy, pierwszym ruchem personalnym wykonanym przez koalicję zawiązaną 13 grudnia, a która rozpoczęła swoje urzędowanie w Sejmie od odwołania członków komisji badającej rosyjskie wpływy, były właśnie zmiany personalne, czy też odwołanie tych członków, ale nie zostali powołani w ich miejsce inni, choć ustawa daje taką możliwość. Donald Tusk poszedł w zupełnie innym kierunku i sam powołał komisję jego podwładnych, która badać ma rosyjskie wpływy w Polsce. No i słyszeliśmy wczoraj z ust premiera to, co słyszeliśmy. Tak. No Donald Tusk oczywiście śmiertelnie obawia się tej przypominania tej historii jego prorosyjskiej działalności, bo przecież cała polityka resetu opierała się na założeniach, które tak naprawdę sformułował pan Jarosław Bratkiewicz w jednej z notatek MSZ-owskich, której to tak naprawdę mówi o tym, że Rosja to jest przyjazne państwo, odwołuje się do historii relacji polsko-rosyjskich i na tej podstawie próbował ten pierwszy rząd Donalda Tuska budować przyjazne z Rosją relacje, z tą samą Rosją, którą rządził Władimir Putin, której ministrem spraw zagranicznych był Siergiej Ławrow, czyli całe to kagiebistowskie towarzystwo. Wszyscy wiemy, jakie działania podejmował wówczas i pan premier Donald Tusk, i minister Sikorski, ale ci panowie chcą, aby Polacy o tym nie pamiętali. Dzisiaj próbuje odwrócić wektory, trochę na zasadzie złodziej, który krzyczy łapać złodzieja. Dlatego w pierwszej kolejności jedną z pierwszych, najważniejszych decyzji, nawet przed siłowym przejęciem prokuratury, przed siłowym przejęciem mediów, było sparaliżowanie komisji eksperckiej pana profesora Cęckiewicza, żeby broń Boże nikt tego nie badał, nikt tego nie przypominał, a następnym krokiem było powołanie upolitycznionej komisji, która ma właśnie odwracać wektory i pokazywać, że to rzekomo Prawo i Sprawiedliwość jest zinfiltrowane, czy prowadzi jakąś politykę prorosyjską. To samo Prawo i Sprawiedliwość, które pomagało Ukrainie walczyć z Rosją, przekazując chociażby czołgi. To samo Prawo i Sprawiedliwość, które budowało zaporę na granicy polsko-białoruskiej, które reformowało polskie siły zbrojne, polskie służby właśnie w duchu odstraszania i odpychania Rosji. No ale dla PR-owców
Donalda Tuska to jest właśnie chęć z jednej strony odwrócenia wektorów, z drugiej strony, tak jak tutaj przed chwilką któryś z panów redaktorów powiedział, trochę zamieszania i jeśli już nawet nie przekonania wszystkich, to powiedzą, a wszyscy w zasadzie mieli jakieś tam różne kontakty. Tak nie było, natomiast tym się dzisiaj ta komisja będzie, polityczna komisja przypomnijmy, zajmować, bo to nie jest komisja ekspertów powołana przez Sejm, mający demokratyczny mandat, tylko przez ministrów, czyli przez kolegów pana Donalda Tuska, którzy powołali po prostu jakichś urzędników czy swoich przyjaciół do tej komisji. Panie ministrze, ja przepraszam, tak zadam pytanie trochę wychodzące bezpośrednio poza konwencję. Czy pan posiada dostęp do informacji niejawnych? Panie redaktorze, tak, oczywiście, że posiadam dostęp do informacji niejawnych. Przez lata pracując w rządzie, no, przechodziłem oczywiście te wszystkie procedury sprawdzeniowe do poziomu ściśle tajnych i z takimi informacjami też się zapoznawałem. Natomiast teraz jako poseł, niejako z ustawy mam dostęp do informacji tajnych, a trwa też procedura odnawiania tamtych, bo one są co kilka lat się kończą, więc trzeba je odnawiać. Panie ministrze, pytam o to dlatego, że wczoraj na niezwykle istotną rzecz zwrócił uwagę profesor Cęckiewicz w naszym programie, używając no, takiego bardzo barwnego porównania o radioaktywnych materiałach, które są w posiadaniu ludzi, w których one biją. Dziś mamy do czynienia z tego rodzaju sytuacją i w zasobie niejawnych informacji, jak wynika choćby z analizy tych dokumentów, które są jawne i które są dostępne, znajduje się bardzo szeroki zasób wiedzy dotyczącej stopnia i praktyki relacji pomiędzy Federalną Służbą Bezpieczeństwa czy rosyjskimi służbami specjalnymi a polskimi służbami specjalnymi. Zastanawiam się, w jaki sposób państwo dziś w polskim Sejmie, posłowie opozycji, posiadający dostęp do informacji niejawnych, mogą zabezpieczyć to, aby te dokumenty nie zostały w drodze określonych procedur zniszczone czy wybrakowane. Tak, żeby ta wiedza była wiedzą, która może, no jak powiedział wczoraj profesor Cęckiewicz, przetrwać do innej epoki. No mieliśmy przykłady opisane szczegółowo właśnie w historii tajnego współpracownika pseudonim Bolek. Ta historia opisana jest świetnie w książce SBA Lech Wałęsa, że tego rodzaju niejawne dokumenty podlegały wewnątrz polskich instytucji przedziwnej grze. Krótko mówiąc, co można zrobić? Czy można dziś składać wnioski o dostęp do tych dokumentów, interpelacje w tych sprawach? Czy monitorować można stan i miejsce, w którym znajdują się niejawne dokumenty dotyczące właśnie tego zagadnienia, współpracy FSB z KW? Te dokumenty oczywiście są dzisiaj w dyspozycji rządzących. My jako opozycja możemy wnioskować, możemy domagać się dostępu do tych dokumentów. Zapewne nam rządzący odmówią prawa wglądu w te dokumenty, ale takie działania mogą też ewentualnie podlegać pewnej kontroli sądowej, jeżeli byłaby ku temu taka decyzja i podstawa. Natomiast ja się tutaj zgadzam z tą obawą. No, znamy wszyscy historię lat 90., gdzie w dziwny sposób kluczowe dokumenty ginęły, później były odnajdywane w różnych prywatnych archiwach, a w międzyczasie no przecież wiadomo, że takimi informacjami mogą służby różnego rodzaju grać, także środowiska przecież przestępcze, więc no jest tutaj na pewno można się obawiać, że takie dokumenty mogą być przedmiotem pewnej gry politycznej, gry służb, ale także i gry wywiadów czy kontrwywiadów, no bo zapewne część z tych informacji, które się znajdują w Polsce, znajdują się też w Moskwie, bo mówimy o relacjach polsko-rosyjskich za czasów Donalda Tuska. Pytanie, czy to Rosja nie będzie chciała rozgrywać niektórych polityków informacjami, które posiada, mając świadomość, jak Polacy dzisiaj są wyczuleni na te prorosyjskie działania, no albo to widzimy tylko wierzchołek góry lodowej, to co zostało ujawnione i publicznie pokazane, ale za każdym razem poprzez chociażby badania historyków, ja tutaj przypomnę ostatnią książkę pana profesora Cęckiewicza, zresztą wspólnie przecież z panem redaktorem, czyli Zgodę, no za każdym razem dowiadujemy się o czymś, co jest pod powierzchnią wody, to już nie tylko czubek góry lodowej, ale krok po kroku
ta góra lodowa staje się coraz większa i coraz bardziej widoczne były te prorosyjskie kontakty Donalda Tuska. Panie ministrze, to spytam w takim razie o jeszcze jeden aspekt całego tego procesu, który z pewnością przed nami, bo myślę, że wypowiedź i tak jak znam praktykę działań, które prowadzi koalicja 13 grudnia i ten resetowy rząd z architektami resetu Polska-Rosja na pokładzie, to będziemy mieli jednak pewne konsekwentne działania dotyczące tej kwestii. W jaki sposób państwo patrzą dzisiaj między innymi na sprawy, wszystkie te, które przez lata były przedmiotem ataków wymienionego z imienia i nazwiska, ataków na wymienionego z imienia i nazwiska Antoniego Macierewicza. Przypomnijmy, konsekwentnie Antoni Macierewicz krytykowany był za ujawnienie i wykonanie uchwały Sejmu dotyczącej pierwszej listy tajnych współpracowników i zasobów bezpieki jeszcze w latach 90. Był atakowany za przeprowadzenie procesu likwidacji wojskowych służb informacyjnych oraz procesu weryfikacji tych służb. Zarzucano mu kwestie dotyczące no chociażby rezygnacji z kontraktów na zakup Karakali. No i był atakowany wielokrotnie za prowadzenie swoich działań związanych z próbami wyjaśnienia w szczegółach tego, co wydarzyło się w Smoleńsku, no bo do dzisiaj rząd Donalda Tuska występuje bezpośrednio w obronie tej rosyjskiej wersji wydarzeń, co słyszeliśmy zresztą na ostatniej konferencji prasowej. Jak państwo na to patrzą i jaką państwo zamierzają podjąć strategię związaną z tym, co już zapowiedział Donald Tusk i co dzisiaj z całą pewnością będzie miało swój ciąg dalszy? Panie redaktorze, najlepszą odpowiedzią na kłamstwa i dezinformację jest pokazywanie prawdy i próba przebicia się z tą prawdą do opinii publicznej. To oczywiście nie jest łatwe, bo środowiska jednak sympatyzujące z dzisiejszym rządem, z liberalną lewicą, no mają jednak dużą dominację w środowisku medialnym. Tutaj oczywiście wyłom w tym robi m.in. Telewizja Republika. Gratulacje też, jeśli chodzi o wzrosty oglądalności. Widziałem ostatnie statystyki. Republika staje się pierwszym kanałem informacyjnym dla wielu moich rodaków. No ale to nie znaczy, że ten monopol informacyjny został przełamany. Więc to, co będziemy robić, to informować opinię publiczną o tym, jak wyglądała rzeczywistość. Starać się też tłumaczyć, z czego wynikają te dzisiejsze działania tej upolitycznionej komisji. Będziemy oczywiście skrupulatnie analizować ten raport, jakkolwiek on by się nie nazywał, który ma być upubliczniony. No i pokazywać, bo to na pewno nie będzie trudne zadanie, na czym polega polityczna robota tych państwa powołanych przez Donalda Tuska. Jeśli zaś chodzi o Antoniego Macierewicza, tak, zgoda. Antoni Macierewicz podejmował się w ostatnich 30 latach zawsze bardzo trudnych zadań, trudnych, począwszy od lat 90., od tak zwanej listy Macierewicza, prawda, i próby oczyszczenia polskiego życia publicznego poprzez kolejne trudne projekty z likwidacją długiego ramienia Moskwy, jakim była nazwana Wojskowa Służba Informacyjna, no to zawsze jasne, że ponosi też i polityczne koszty, bo tamto środowisko jest bardzo mocne i atakuje pana ministra Macierewicza, ale ja głęboko wierzę w to, że prawda się obroni, że historia też tą prawdę ukaże, choć sama tego nie zrobi. Muszą być do tego odpowiednie osoby i odpowiednie działania podejmowane i tym jako dzisiaj opozycyjni posłowie i się zajmujemy i będziemy zajmować, między innymi pokazując właśnie to, jak rzeczywistość wyglądała naprawdę. Panie ministrze, spytam jeszcze o ten kontrakt dotyczący Karakali. To jest sprawa, która na początku rządów Prawa i Sprawiedliwości była używana do ataków na Antoniego Macierewicza właśnie, a jednocześnie w tym samym czasie w Ministerstwie Obrony przygotowywane były kontrakty, które później zostały zawarte, które zrewolucjonizowały, przebudowały w ogóle polską armię i jej charakter. No i zamiast tego sprzętu, oczywiście niezwykle istotnego, sprzętu o charakterze raczej logistycznym niż bezpośrednio bojowym, no dokonaliśmy zakupów nowoczesnego amerykańskiego sprzętu bojowego,
różnego rodzaju. I wówczas mówili o tym zupełnie jasno politycy Prawa i Sprawiedliwości, że ten kontrakt jest kontraktem, którego oni nie chcą realizować. On ostatecznie został zerwany. To również był jeden z zarzutów kierowanych przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Tak, to prawda. To prawda, oczywiście kontrakt na Caracale był często wykorzystywany jako taka pałka do uderzania w Antoniego Macierewicza. No, każdy nowy rząd, który przychodzi do władzy, a to był właśnie rząd, który wygrał niedawno wybory, no ma prawo do weryfikacji różnych rzeczy. Uznano, że kontrakt z Francuzami na Caracale po prostu jest niekorzystny, że poprzednicy jeszcze z rządu Donalda Tuska, Ewy Kopacz, niekorzystnie wynegocjowali warunki na zakup i uznano, że należy zmienić tę politykę, no ale przecież nie politykę, której nie celem miało być osłabianie polskiej armii, tylko jej wzmacnianie, czego efekty widzimy dzisiaj, jak dużo sprzętu amerykańskiego, polskiego, ale także i koreańskiego do Polski trafiło. Ta polska armia naprawdę jest w dużo lepszym stanie niż wtedy, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości ją przejmował pod kontrolę. Ja dam tutaj przykład, żeby nie wchodzić w szczegóły dotyczące kontraktu, ale dam przykład Wojsk Obrony Terytorialnej. Za to też Antoni Macierewicz był mocno krytykowany. Zresztą dzisiejsza koalicja rządząca, ówczesna opozycja, przecież częstokroć mówi o tym publicznie, głosowała przeciwko, po co w ogóle wojska Macierewicza nie są kompletnie potrzebne. Dzisiaj wszyscy ci rządzący mówią, jak świetnie, że mamy Wojsko Obrony Terytorialnej. No oczywiście nie podziękują Antoniemu Macierewiczowi, no ale chwalą polskich żołnierzy. Więc to jest kolejny przykład tego, że determinacja i oparcie się o takie patriotyczne uwarunkowania, czyli chęć wzmacniania polskiej armii, częstokroć popłaca, ale w dłuższej perspektywie. W krótszej jasne, że no, nie chcę tutaj mówić brzydko, ale powiedzmy psy szczekają, ale karawana musi jechać dalej. Myślę, że taką metodę przyjmował Antoni Macierewicz. W tej dłuższej perspektywie historia go tutaj pozytywnie oceni. Panie ministrze, to ostatnie pytanie dotyczące rosyjskich wpływów i tego, jak wyglądała ich praktyka w Polsce. Przez cały okres polityki resetu, polityki, z którą rozpoczął swoje rządy Donald Tusk, wygłaszając ją w swoim exposé i od razu wysyłając swojego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego na pierwsze resetowe spotkanie z Siergiejem Ławrowem w Brukseli. Wątkiem głównym, który przewijał się przez cały ten okres polityki resetu, była próba zbliżenia, a po 1 września 2009 roku, w tym półrocznym okresie przed 10 kwietnia 2010 roku, dziś wiemy, bo zostały ujawnione i odkryte dokumenty nie właśnie przez profesora Sławomira Cęckiewicza, pokazaliśmy je w serialu Reset, które czarno na białym udowadniają, że nie tylko rząd Donalda Tuska doprowadził w porozumieniu z Rosją do tego, że odbyły się dwie osobne wizyty. Jedna wizyta Donalda Tuska 7 kwietnia, druga wizyta Lecha Kaczyńskiego świętej pamięci 10 kwietnia, ale również, i to również zostało już udowodnione ponad wszelką wątpliwość, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a więc instytucja zależna od Donalda Tuska, dezinformowała, ukrywała w porozumieniu z Rosją, z rosyjską ambasadą, przed świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim informacje na temat tego, że Rosjanie nie chcą go w Moskwie i że aktywnie przeciwdziałają jego wyjazdowi. Z tym się nigdy nic nie stało. Nigdy nie została ta sprawa podniesiona jako element odpowiedzialności politycznej, być może karnej, zarówno tych, którzy to fizycznie wykonywali, jak i tych, którzy nadzorowali te działania. Co z tą sprawą? Dokumenty są na stole, wszystko jest jasne. Ustami polskiego urzędnika z podpisem na rozdzielnik jest napisane, że jest jeszcze jeden element rozmowy, która odbyła się w ambasadzie Federacji Rosyjskiej, który wymaga większej dyskrecji. I to jest właśnie to, że Rosjanie nie chcą Lecha Kaczyńskiego. I ten dokument nie wysyłany jest do kancelarii prezydenta, a jedynie na wąski rozdzielnik wewnątrz MSZ-u. Nikt nigdy za to nie odpowiedział. Co z tą sprawą dalej, panie ministrze? No, panie doktorze, jak pan wie, ja pracowałem w dyplomacji, nie w prokuraturze. Tutaj to jest raczej pytanie do prokuratury krajowej, do prokuratora generalnego. Także i oczywiście za naszych rządów, czy o tej sprawie wiedział, czy znane były te dokumenty i czy było prowadzone jakiekolwiek postępowanie sprawdzające czy przygotowawcze w tej sprawie. Ja tutaj nie mam głębszej informacji, natomiast
Jasne jest, że ta sprawa jest oczywiście bulwersująca, jeżeli, a było tak, no bo to dokumenty jasno wskazują, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej tak naprawdę przeciwdziałało bezpieczeństwu i skuteczności od wizyty prezydenta Rzeczypospolitej i to jeszcze w jakimś współdziałaniu z politykami, służbami Federacji Rosyjskiej, no to mamy do czynienia rzeczywiście z sytuacją no nie tyle skandaliczną, co ocierającą się, czy wręcz kryminalną. I to powinno być przedmiotem badań, ale to pytanie do prokuratury i ówczesnego kierownictwa. Jak pan wie, ja zajmowałem się sprawami polityki. Nie wiem, panie ministrze, czy to jest tylko i wyłącznie pytanie do prokuratury, bo pewnie prokuratorzy musieliby się tutaj wypowiedzieć i spróbować znaleźć kwalifikację prawną, ale ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że to są właśnie tego rodzaju sytuacje, zwłaszcza, że mamy je czarno na białym, na piśmie. Mamy dokumenty, które pokazują, że dokładnie tak było i mamy jeszcze sformułowanie, że ta sprawa wymaga większej dyskrecji przed prezydentem Rzeczypospolitej. Jeżeli dzisiaj Donald Tusk mówi, używa słowo zdrada dyplomatyczna, no to należy się pochylić nad tego typu właśnie dokumentami pod kątem kwalifikacji ich, jeśli chodzi o przepisy kodeksu karnego dotyczące działania na szkodę bezpieczeństwa państwa polskiego. Zdecydowanie takie dokumenty powinny być badane i osoby oczywiście, których podpisy widnieją na tych dokumentach, powinny jednak spotkać się z odpowiednią odpowiedzialnością. Marcin Przydacz, dziękuję uprzejmie. Przez lata minister w Kancelarii Prezydenta w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zajmujący się między innymi sprawami polityki międzynarodowej, polityki zagranicznej. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie. Szanowni Państwo, dziękuję również za nasze spotkanie dziś w programie Michał Rachoń. Jedziemy prosto z Nowego Jorku w studio numer 2. Tym razem, jak rozumiem, w naszej centrali na ulicy Dzielnej znajduje się Adrian Klarenbach. Cześć, Adrian. Dzień dobry, Michale, dzień dobry Państwu. To tak od razu zaczynamy, tak 13 minut po godzinie 9 z zaskoczenia. Dobrze, no, niech tak będzie. Od razu, a co tam? No, tak dzień dobry, razu, miło Cię tak widzieć, miło gościć Państwa. Sprawdzam, czy jesteś czujny, ale jesteś czujny jak tak, zwykle. Czuj duch, czuwaj. O czym? O tym, co o 12? Słuchaj, jak Ci się podobało? Rzadko no co o 12, no, ale przede wszystkim to sformułowanie. Ja zastanawiam się, bo ta przewrotność i ten prowokacyjny charakter działań, które prowadzi Słońce Peru, mistrz Bajeru, albo dziadek Tusk, jak on jest nazywany w programie Piachem w tryby, mnie często zastanawia i zastanawia mnie ta zbitka słowna, której Donald Tusk użył wczoraj. Zbitka słowna Macierewicz, prokurator zdrada. Przecież to właśnie działania Antoniego Macierewicza zaprowadziły Donalda Tuska przed oblicze prokuratora po to, żeby przesłuchiwany był w sprawie, która de facto tak w takim zwykłym języku, nie języku formalno-prawnym, oznacza właśnie zdradę, bo jak inaczej rozumieć nielegalną współpracę polskich służb z rosyjskimi służbami. Zastanawiam się, jaka za tym jest myśl. Jestem ciekaw, jak na to patrzysz. Pozwól, że ja się nie będę skupiał na tym, co mówił Donald Tusk, ale skupię się na tym, czego Donald Tusk nie powiedział i czego na tej konferencji prasowej, na której nas rzecz jasna kolejny raz nie było, zabrakło. Nie padło ani słowa, ani jedno pytanie o to, jak to się stało, że nagle mamy deficyt już w tym roku 240 miliardów złotych. 240. 15 bo miliardów. Bo się więcej udało niż planowali. Tak, wiem. Nie no. Ty sobie wyobrażasz sobie taką rozmowę? Nie, ale poczekaj, przychodzisz do domu. I rozmawiasz z swoją wspaniałą małżonką i ona się ciebie pyta, słuchaj, jak to jest możliwe, że w budżecie mamy x razy większy debet, minus niż mieliśmy? A ty odpowiadasz na to, żono, moja kochana, udało mi się zrealizować więcej niż planowałem. Zawsze można dopowiedzieć od razu, że to przez PiS. Proszę Państwa, 53 miliardy złotych więcej deficytu, z czego policzmy tak na prędce.
Ledwie 15 miliardów rzekomo brakuje tylko na służbę zdrowia, no to pozostałe 30 z okładem to na co idzie? Tak z ciekawości pytam. Tych 240 ale proszę, miliardów... jak 15? Jak 15? No 15 przecież, miliardów przecież brakuje na ochronę miejscu, zdrowia. W tym miejscu spieraliśmy się, czy rację ma pani minister Leszczyna, która mówi, że brakuje tam 2 chyba miliardów? 3? Czy rację tak. ma pan Konieczny, minister, senator, który 5. mówi, że brakuje chyba 6? A ty mi mówisz o 15? A, że 3 i 15, a 3, znaczy 3 i 5, a 3 razy 5 to 15? Czyli po prostu oni nie ten... Nie to działanie matematyczne przeprowadzili i po prostu to jest wyjaśnienie tej To teraz zagadki. Uruchamiam państwa... No to ręce opadają. No to ręce opadają, ale można... Ja całe życie byłem kiepski z matematyki. To się przyznaję, proszę państwa, bez bicia, ale tą elementarną wiedzę podstawową jakąś mam. 3 razy 5 potrafię sobie pomnożyć, nie? Ale potrafię też podzielić. 240 miliardów, gdybyśmy podzielili przez 2... Daje nam 120, prawda? Państwo mnie tam sprawdzają, żeby nie było, że się rypnąłem. Jak to wiecie, że za te 120 miliardów razy 2, czyli 240 miliardów podzielone przez 2, czyli 120 miliardów na pół, tak? To my mamy 2 elektrownie atomowe. A nie mamy ani jednej. 40 miliardów złotych, 40 miliardów złotych, uwaga... 40 miliardów złotych, uwaga, miał kosztować program, gdyby został uruchomiony, ta kwota wolna od podatku rzędu 60 tysięcy. A też nie ma. No to ja się pytam, co jest? I teraz złośliwość za złośliwość. Skoro udało nam się, cytując Michała Rachonia, który cytuje Donalda Tuska, że udało im się zrealizować więcej, aniżeli planowali, no to ja się pytam, gdzie, co i jak? Bo ja tego nie widzę, no. No nie widzę. No właśnie, bo przypomnę raz jeszcze, jak powiedział mistrz Jan Pietrzak, to co my mamy za ich błędy, to są ich najlepsze pomysły. Bo udało im się po prostu doprowadzić polskie finanse do większej ruiny niż planowali. I w tym sensie wynik mówi sam za siebie. I ja nie wiem, czy oni się tym wynikiem mogą pochwalić, jak my oglądalnością przed tymi, którzy ich rozliczają. Nas rozliczają nasi widzowie. No a ich kto rozlicza, skoro oni tacy zadowoleni i Donald Tusk mówi, no udało nam się zrealizować więcej niż planowaliśmy i dlatego deficyt mamy największy w historii. Ale tu jest jeszcze jeden kontekst tej sprawy, który jest niezwykle istotny. My jesteśmy w zasadzie na granicy, albo za chwilę przekroczymy, tę konstytucyjną granicę, powyżej której po prostu obowiązkowo należy rozpocząć cięcia, bo następny budżet zgodnie z tego rodzaju regulacjami konstytucyjnymi musi być budżetem bez deficytu. A to oznacza, że wszystkie te wydatki, które sumują się na tą kosmiczną kwotę 240 miliardów złotych, ja przypomnę, że w pierwszej fazie program 500+ kosztował 20 miliardów. Tak to wyglądało. No więc mówimy o 12, ja też nie byłem zbyt dobry z matematyki, no ale wydaje mi się, że to będzie 12 razy właśnie to, o czym tutaj mówimy. 12 razy program 500+, w tej pierwszej fazie, to jest mniej więcej ta skala, no to mamy do czynienia z rzeczą bez precedensu. Następny budżet po tym, który przekroczy barierę konstytucyjną, musi być pozbawiony deficytu, musi być zrównoważony. Tam nie może być ani złotówki poniżej zera. A to przypomnę, a to oznacza, a to że trzeba przypomnę. Będzie wszystkie te działania ściąć. To ja tylko przypomnę tak mimochodem, proszę państwa, nie żeby być złośliwym, ponieważ powiem szczerze, ja się nie spodziewałem na przykład reakcji tych silniczków, czy jak się tam na nich woła, na tym portaliku X, którzy od razu mówią, że to pisowskie, że to kasa Rachonia i Klarenbacha, którą pobierali z telewizji, zaowocowała tym, że jest taki deficyt. Chociaż powiem szczerze, argumentacja jest jak pięść do nosa mniej więcej. No ale no dobra, no przyjmuję, no rzeczywiście to, że tak było, no to, że to przeze mnie i przez Rachonia i jeszcze przez parę innych osób ten deficyt taki jest. Ale proszę państwa, no zdroworozsądkowo, jeżeli dziś, na dziś brakuje ponad 53 miliardów złotych, a przyszły budżet jest skrojony na 290 miliardów złotych z kasy państwa i jeszcze schowanych 100 miliardów w BGK-u, ludzie, to my jesteśmy już upadłym krajem. Mieliśmy nie być Grecją, a my tą Grecją się stajemy. Ale Adrian,
Ale ja wrócę, bo pomyśl, jaka jest konsekwencja polityczna sytuacji, w której przy zadłużeniu tym bieżącym, tym, na tym debecie bieżących naszych wydatków, bo tak to można porównać, brakuje tych pieniędzy, a za chwilę wejdą regulacje, które powiedzą rok później. Nie można się zadłużać. Krótko mówiąc, bank nam wypowie ten debet w rachunku bieżącym, to tych pieniędzy fizycznie zabraknie. Nie będzie pieniędzy na rzeczy, które finansuje państwo, a to oznacza kolejną falę bankructw, to oznacza kompletną kolejną zapaść służby zdrowia, systemu, w zasadzie wszystkich systemów edukacyjnych, systemów pomocy społecznej, całej masy zagadnień, na które pieniądze uspokoję. W tej chwili wydawane są przez państwo polskie z tego uspokoję. Deficytu. Ja cię będę uspokajał. Jakie będą tego konsekwencje polityczne? Konsekwencje polityczne będą następujące. Ty się nic nie przejmuj, wyluzuj, weź głęboki oddech. Bo trzeba będzie związki partnerskie raz, dwa, trzy teraz uruchomić. Trzeba będzie z Macierewicza zrobić agenta. Trzeba będzie do tego wszystkiego jeszcze na szopie budować szopkę. I to przykryje to, że będziemy nędzarzami. Ale to, że będziemy nędzarzami, to pal licho, że będziemy nędzarzami. Najwyżej tak jak Grecy. No, Grecy byli w tej szczęśliwej sytuacji, że mieli parę wysp do sprzedania, nie? My wysp jako takich do sprzedania nie mamy, ale to może Malbork oddamy, może Wawel się też upłynni. To nie jest tak najgorzej. Zawsze jest jakaś możliwość. Ale ja już widzę, ja to proszę Państwa widzę. Widzę to między innymi po rozmowie z Arturem Bartoszewiczem, który był naszym gościem. Widzę to i słyszę po rozmowach z Państwem, że za chwileczkę, powiem tak, ja tak dukającego premiera jak wczoraj nie widziałem już dawno. Ja w ogóle jestem zawiedziony panem premierem. Bo ja go pamiętam z czasów, kiedy on mówił płynnie i był przekonany o tym, co on mówi. Natomiast wczoraj to jest już takie staccato, to jest tyk, Wtedy grał jeszcze w kategorii seniorów, dzisiaj już gra w kategorii old boyów. Ja myślę, że wiek to jest sprawa drugorzędna. Ja bym się w ogóle tego nie czepiał. Ale ja odnoszę wrażenie, jakby sam premier nie wiedział za bardzo, co się dookoła dzieje. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, jakby nie miał na to żadnego wpływu. Jest jeszcze rzecz trzecia. A mianowicie za chwileczkę będzie taka próba przekonania państwa, że jedynym... A, jeszcze mamy procedurę nadmiernego zadłużenia, tą unijną uruchomioną, o której też warto, żebyś pamiętał. I za chwileczkę, proszę państwa, okaże się, że będą nas przekonywać wszystkich, że jedynym skutecznym sposobem wyjścia z tego deficytu, który rzecz jasna jest popisowski, bo to PiS przecież ten deficyt zrobił. I nieprawdą jest, że minister finansów Domański mówił, że budżet super, fantastycznie, wpływy takie rewelacyjne. Nie, Domański tego nie mówił. Gazeta Wyborcza wcale nie pisała już parę miesięcy temu, że Domański nas wiezie prostą drogą autostradą w przepaść. To jest wszystko nieprawda. Prawdą jest to, że za chwileczkę będą nam mówić, jedynie szybkie przyjęcie euro wyprowadzi nas z tego deficytu. Zobaczycie. No i związki partnerskie. Się kłopoty. Ja po raz kolejny wyzywam i zachęcam wszystkich do lektury książki Dorośli w pokoju greckiego, lewicowego, a nawet może ultralewicowego, choć nie komunisty, profesora ekonomii, który był ministrem finansów Grecji w czasie, kiedy Niemcy wymuszały na Grecji właśnie przejęcie kontroli nad swoją własną polityką w wyniku pożyczek, które Grecja musiała zaciągnąć ze względu na to, że była w strefie euro. Tam bardzo wczoraj padł jeszcze lektura, jeden taki... Tam Donald Tusk nazywany jest jedną z cheerleaderek w tej książce, ale poczekaj, tylko powiem, bo to większość naszych widzów to wie, ale ja przypomnę, w tej książce Donald Tusk nazywany jest cheerleaderką Angeli Merkel. Dobra, proszę państwa, ja państwu powiem jeszcze taką jedną bajeczkę, która, powiem szczerze, no w żaden sposób się już nie spina z rzeczywistością, bo możemy sobie bajki opowiadać. Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, liczyć potrafi przynajmniej, i nie chodzi o samo wyliczanie składek ZUS-owskich, ale wie doskonale o tym, na co płaci, za co płaci, ile płaci. To jeżeli ktoś mnie próbuje przekonać dziś, że obniżając składkę zdrowotną, wprowadzając jakiekolwiek skutki czy zwolnienia na składkę zdrowotną, pieniądze na służbę zdrowia i na ochronę zdrowia będą, to jest albo kosmitą, albo w ogóle nie ma zielonego pojęcia o ekonomii. Zielonego.
bo pytam się, jeżeli dziś już nie staje kasy, nie ma tej kasy na ochronę, Adrian, to skąd ona będzie? Zielony to jest ład i zielonego ładu ty nie atakuj, on jest bardzo dobry, on jest bardzo smaczny, on przynosi ludzkości same korzyści. I na tym może pozostanie. Proszę Państwa, po 9, po 10, po 11, znaczy czasu polskiego, tak, bo tu proszę, jest proszę zupełnie czasu inna nie godzina, liczyć. Patrzę w tej chwili na zegarek. Adrian Klarenbach i jego program. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, a ja stąd ze Stanów Zjednoczonych podziękuję Państwu już za te 9%. Dziś będziemy mieli kolejny odczyt dotyczący tego, jaką część środków na scenografię nowego studia, na budowę tej scenografii, bo to jest już na fizyczną budowę tego, co w studio będzie się znajdowało, udało się znaleźć. Zachęcam do tego, aby kierować te wpłaty do nas właśnie za pomocą serwisu Republika 1 Klik, czyli serwisu, który znajduje się o tutaj obok mnie, przepraszam, o tu, z tej strony, przepraszam, z tej strony właśnie tutaj, z tej strony obok mnie. Ten QR kod to kod, na który należy skierować telefon komórkowy, aparat telefonu komórkowego. Jeśli telefon podłączony jest do internetu, tam powinien wyskoczyć link do serwisu Republika 1 Klik i za pomocą tego serwisu można przekazać nam środki, wesprzeć budowę Domu Wolnego Słowa. W tej chwili jesteśmy na etapie konstruowania i budowania scenografii do tego studia, zarówno do studia 1, jak i do studia 2. W sieci można zobaczyć wizualizację tego studia. To nie jest dokładne odwzorowanie, jeśli chodzi na przykład o kolorystykę, ale to jest dokładne odwzorowanie, jeśli chodzi o miejsce i rodzaj elementów tej scenografii. W tym nowym studio jednym z elementów architektonicznie bardzo ciekawych, coś czego nie ma nikt inny, będzie ten centralny, charakterystyczny świetlik, który Państwo mogą zobaczyć na tych ujęciach. Ja dodam jeszcze, że dziś również pokazaliśmy w mediach społecznościowych wysłane nam przez... O właśnie, to są wizualizacje naszego nowego studia. To jest wpis Jarosława Olechowskiego pokazujący te zdjęcia. Nie wiem, czy wszystkie są widoczne, ale zwłaszcza te, które są tutaj w niebieskich kolorach po prawej stronie, pokazują właśnie tę przeszkloną część studia, która jest i będzie charakterystyczną, wyróżniającą nas częścią scenografii. Nowoczesne studio z nowoczesnymi rozwiązaniami. Ja wczoraj w centrum Nowego Jorku przy Times Square, kawałek od Times Square, oglądałem studio telewizji Fox News, która korzysta z podobnej technologii, ale jeszcze nie korzysta z tej technologii, którą my w tej chwili kupujemy z Państwa wielkim udziałem właśnie do nowego studia. Wiemy, że tego rodzaju zakupy są planowane również tutaj przez naszych konkurentów ze Stanów Zjednoczonych, a to powoduje, że sprzęt, który my będziemy mieli w naszym studiu dzięki Państwa zaangażowaniu, będzie najnowocześniejszym sprzętem telewizyjnym. Jakość tego, co będziemy w stanie Państwu pokazać i wyświetlić na ekranie za pomocą nowoczesnych kamer, będzie również najwyższa z polskich telewizji. No, a scenografia, w której to wszystko będzie się działo, to etap, na którym jesteśmy w tej chwili. W fabryce, w której produkowana jest bezszwowa plazma, na którą udało nam się zebrać pieniądze w zeszłym tygodniu, dostaliśmy filmy z składania tego elementu. On do nas za chwilę zostanie wysłany, a w momencie, kiedy zakończony będzie ten etap budowy scenografii, sama bezszwowa plazma, ściana wideo zostanie zainstalowana w studio. Dziś na naszej antenie będzie pierwsza część tych informacji. Pokażemy Państwu, jak ten proces technologiczny wygląda, jak wygląda składanie, budowanie w fabryce ściany wideo. A to już jest ta konkretna ściana wideo, na którą udało się zebrać pieniądze w zeszłym tygodniu. Bardzo prosimy o dalsze wsparcie, o wspólną budowę Domu Wolnego Słowa, a my od dziś przez 7 kolejnych dni relacjonować będziemy dzień po dniu to, co dzieje się w kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Nasi ludzie już tu są, a będziemy również przygotowywać i pewnie dziś informacje na ten temat już się pojawią. Wieczór wyborczy i ten wieczór wyborczy będziemy przygotowywać wspólnie z jedną z największych organizacji medialnych na świecie. Proszę zostać z Domem Wolnego Słowa. Do zobaczenia.